Nie, tu jeszcze nie wchodzimy, tu nie wchodzimy, tam się odbywa pielęgnacja. Chodź, chodź, Herbisiu, skakuję na stół. Będzie pielęgnacja. Ojej, super! Pośpiech. Ale pośpiech. Hello, tu Michał, pozytywny groomer, a ten przesympatyczny, nie będzie całowania, przynajmniej na wizji. Ten przesympatyczny ziomek, duży pies, rasy Gordon Setter, Setter szkocki. Chciałbym zwrócić wam uwagę, jak duże zmiany i nieodwracalne zmiany z okrywą włosową robi kastracja lub sterylizacja. W tym przypadku mamy kastrację, bo Herbie to jest no po prostu pies i po prostu okrywa włosowa, która powinna być dosyć przylegająca, dosyć oścista, trochę jedwabista, pociągła, tworzyć wspaniały garnitur czarny u psów tej rasy, po kastracji jest miękka, kręcąca się, zmatowiała i niestety tak to wygląda. Oprócz takich walorów, że nasz kochany Herbisiu troszeczkę jest tutaj, ma dużo w swoich boczkach, troszeczkę mu się przytyło, to niestety okrywa włosowa mu się bardzo popsuła, więc jeżeli jesteś właścicielem setera, wszystko jedno, czy to jest szkocki seter, czy to jest irlandzki, czy angielski, albo jak jesteś właścicielem spanieli, bierz pod uwagę, że po kastracjach, sterylizacjach okrywa włosowa będzie już zupełnie inna. Oczywiście podczas pielęgnacji my tą sierść przetrymujemy, przeczeszemy, wymodelujemy i ona będzie wyglądać dobrze, ale tak czy inaczej struktura już jest zmieniona, więc taka ciekawostka dla was, jak grooming jest niesamowity, jak grooming jest różnorodny, w ramach jednej rasy, w ramach nawet jednego psa, po kilku latach pies może się zmienić, bo po prostu ta sierść kiedyś była zupełnie inna, ale nasz kochany Herbisiu nadal, jeżeli chodzi o charakter, jest cały czas taki fajny, współpracujący. Przed nami dużo pielęgnacji, co najmniej z 2,5 godzinki roboty, ale to będzie fajna pielęgnacja, porządne przeczesywanie, oczywiście jeszcze wszystko poprzedzone profesjonalną, porządną kąpielą, no i potężna waga na to, żeby odpowiednio modelować taką okrywę włosową, ta sierść musi się ładnie ułożyć. Tu będzie dużo suszenia, będzie dużo pracy różnymi narzędziami, więc mamy co robić. Herbie ładuje akumulatory, ja ładuję akumulatory, za kamerą Irminka również ładuje, więc zaraz będzie robotka. Pozdrawiamy wszystkich, przesyłamy buziaki. To co, robota. Raz, dwa, działamy. Dzięki.